Siema, siema. Dzisiaj wiadomości z Tesla na żywo, na świeżo, z samego rana, jak śmietana. Tesla, tak, patrzcie, akcje poszły troszeczkę w dół w ciągu jednego dnia o 6%. W ciągu 5 dni poszły zdecydowanie w górę, ponieważ Tesla pobił rekord sprzedaży samochodów znów. Sprzedaje prawie samochody jak parę najwyższych koncernów, chyba więcej niż już BMW, tak? W ciągu roku czasu poszło o 30%. Nawet ktoś mógł tutaj kupić za 500. Ja kupiłem za około mniej niż 500 i ciągle trzymam. To patrzcie, ile urosło. Prawie już 50% zarobiłem swoich pieniędzy, tak? Jestem bardzo zadowolony, z zwolennikiem jestem Tesla. Wierzę w Tesla. Myślę, że będzie globalizacja Tesla. Auto będą jeździły samochody zdalnie sterowane, takie, że na komputer, tak, AI będzie robił i takie tam rzeczy, tak, i patrzcie, ta Tesla idzie do mniej niż, mi się wydaje, 1000 może być. Jak moim zdaniem będzie mniej niż 1000, to można kupić Teslę na długoterminówkę, tak? Nie kupować pułapie powyżej 1000, to jest na bank. Nawet 800 byłoby dobrze taka cena, bo poszło za szybko w górę, trzeba tutaj już uważać. Przegapiliście pociąg tego właśnie Tesli, nie wiem czy tam na księdza tą rakietę, już pomalutku, ale tu można jeszcze się wkupić właśnie w tego dipa, jak to się mówi, tak? Okej, jakie wiadomości z Tesla na żywo mamy? Bardzo ważne w ogóle... News wyskoczył dzisiaj rano, 14 stycznia, tak? O samego rana, patrzcie co się stało, Dogecoin poszedł 11%, ponieważ Tesla akceptuje Dogecoin w swoim sklepie. Wyobrażacie sobie? Akceptuje Dogecoin w swoim sklepie w Azji. W Azji, tak? Tutaj widać w Azji, tak? No, nie mogę w to uwierzyć, to mi się wydaje, że to jest test Tesla, oni tylko chyba patrzą, czy to się uda, czy to jest dobra płatność, czy to będzie działało, tak? To jest tylko pierwszy krok moim zdaniem do wielkiego sukcesu Dogecoin i Tesla, no. Nie wierzę w Dogecoin, a w Tesla wierzę, no, ale zobaczymy jak to będzie. Tutaj jak widać można kupić już sobie belt buckle, to czyli pasek, tak? Może kupić sobie, nie wiem, cyber truck whistle, taki kurde gwizdek ala, tak? I tam parę innych rzeczy. I właśnie Dogecoin poszła w górę o 15% dzisiaj samego rana, tak? Jak ktoś kupił wczoraj, a dzisiaj tyle poszedł, to proponuję to w cholerę sprzedać i zgarnąć kasę i się cieszyć, tak? Jak można. No i tyle tutaj wiadomości z Tesla tak na razie. Życzę wam wszystkiego najlepszego, miłego dnia wam życzę i na razie.